serdecznie wszystkich Państwa. Jesteśmy w domu u pana Leszka Nawrockiego, znanego sochaczewskiego historyka. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry. Niestety podczas dzisiejszej premiery pan Leszek ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć podczas premiery w muzeum, ale specjalnie dla Państwa postaraliśmy się o to, aby pan Leszek mógł kilka słów do Państwa skierować osobiście. Nowa książka na rynku, Bitwa nad Bzurą 1939 na terenie powiatu sochaczewskiego. Tak. Bitwa nad Bzurą na terenie powiatu sochaczewskiego. No to jest, można powiedzieć, pierwsze takie opracowanie całościowo ukazujące walki na terenie powiatu sochaczewskiego. Bo do tej pory oczywiście wiele publikacji mówiło na temat walk na terenie powiatu, ale były to publikacje okazujące tylko pewne epizody tych walk. No najwięcej oczywiście dotyczyło to walk o Sochaczew, ale były też publikacje mówiące o walkach na terenie Brochowa, tutaj Szacherskiego między innymi, Praca się kłania. No i jeszcze inne dotyczące walk na terenie gminy Młodzieszyn, czy właśnie w rejonie Dębska. Natomiast to jest pierwsza praca, która całościowo ukazuje walki na terenie powiatu całościowo i mam nadzieję w sposób dosyć taki szczegółowy i dokładny. Pan jako autor niejednej publikacji, wcześniejszej oczywiście, materiałów prasowych, był pan takim, można powiedzieć, zawsze nie tylko historykiem, teoretykiem, ale też praktykiem. Odwiedzał pan te wszystkie miejsca. Tak. Jeździł pan z weteranami Bitwy nad Bzurą. Tak. Pamiętam jako młody człowiek pana jako kustosza muzeum, który razem z weteranami podczas rajdów szlakami walk nad Bzurą wybierał się na te miejsca i zapoznawał się z tą historią, można powiedzieć, na terenie bezpośrednich walk, tak? Tak. No to, że ja znam z autopsji te wszystkie miejsca, o których piszę, bo jeszcze jak mu stan zdrowia pozwalał, prawda, dobrze wtedy jeszcze chodziłem, no to pracując w muzeum, w czasie wrześniowych rajdów szlakiem walk nad Bzurą, to często z tymi ludźmi miałem okazję, zaszczyt, można powiedzieć, się spotykać i jeździć między innymi z pułkownikiem Głowackim i z profesorem Pałuckim, z wieloma jeszcze innymi, o których tutaj w tej pracy piszę. Z tymi ludźmi ja jeszcze się znałem. Ci ludzie, prawda, oni już odeszli. No to już jest czas nieubłaganie płynie naprzód i wiadomo, że to już tyle lat minęło od zakończenia wojny, od samej bitwy nad Bzurą. A jeszcze z tymi ludźmi, prawda, rozmawiałem. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, to później muzeum organizowało również, kiedy już, prawda, tych ludzi, można powiedzieć, zabrakło, albo już ich było coraz mniej, organizowaliśmy również takie wyjazdy na cmentarze. I praktycznie o tych wszystkich cmentarzach, o których piszę, na tych wszystkich cmentarzach byłem. Te wszystkie cmentarze, prawda, też dosyć dobrze znam. To są, można powiedzieć, tych obiektów na terenie powiatu sochaczewskiego szczególnie jest bardzo dużo. Samo objechanie w ogóle tych wszystkich obiektów to jest mnóstwo czasu. Trzeba poświęcić, poza tym, żeby badać te miejsca, tak jak to pan robił też będąc pracownikiem muzeum. Tak. Opowiada pan tutaj o tych wszystkich miejscach. Jako autor książki zwraca pan też uwagę właśnie na relikty, prawda, tej bitwy, które pozostały teraz na terenie. Tak, no, tutaj nacisk kładłem między innymi też w końcówce każdego rozdziału opisuję właśnie między innymi cmentarze. Na terenie każdej gminy znajdujące się cmentarze z bitwy nad Bzurą, miejsca, gdzie są pochowani polegli żołnierze, oraz starałem się opisać też miejsca upamiętnione, czyli pomniki, tablice, obeliski różne znajdujące się na terenie właśnie tutaj poszczególnych gmin, to wszystko się w tej pracy znalazło tak samo. No właśnie, dlatego ta książka będzie też swego rodzaju przewodnikiem po polu bitwy, można powiedzieć. Takie obszerne wydanie, które opisuje wszystkie te miejsca pamięci narodowej, cmentarze i inne poświęcone bitwie. No ale też oczywiście działania Bitwy nad Bzurą, czyli podzielił pan
tutaj teren powiatu sochaczewskiego, oczywiście tak jak administracyjnie są gminy. Tak, obecnie. I ukazał Pan jakby działania na terenie tych gmin frontu bitwy nad Bzurą, no bo jak wiemy, ogniska tej bitwy, tej wielkiej, wielkiej bitwy przemieszczały się, tak? Tak, tak. To się tak tak po prostu ułożyłem książkę, można jest jakiś układ, że tam się zaczyna od gminy, prawda, gminy Nowa Sucha, tam gdzie te walki się rozpoczęły, później to się przenosi na teren gminy, między innymi gminy Rybno, gminy Iłow, później jeden z bardziej najobszerniejszych rozdziałów dotyczy samych walk o Sochaczew, w tym, że to umieściłem razem z gminą Sochaczew, bo to tego się nie da oddzielić, prawda? Miasta od gminy w tym przypadku. No i jeszcze później gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Brochów. Tu w pracy umieściłem również gminę Teresin. Gmina Teresin, która leży na terenie powiatu sochaczewskiego. Umieściłem ją ze względu na to, żeby tak całościowo pokazać walki na terenie powiatu sochaczewskiego, bo sama bitwa nad Bzurą na terenie gminy Teresin nie toczyła się, nie było tam walk związanych z bitwą. Natomiast jako takie, można powiedzieć, walki, potyczki miały miejsca i one były związane z przemarszem innych jednostek polskich wchodzących w skład Armii Łódź, które wcześniej właśnie przez teren tutaj gminy akurat Teresin przechodziły. Tak, ale ponieważ oczywiście gmina Teresin właśnie należy do powiatu sochaczewskiego też, bardzo to... Ona jakby była takim pewnym zapleczem była tej bitwy. Tak, ale chociażby na terenie gmin Teresin znajdują się cmentarze wojskowe, prawda? Gdzie właśnie są też pochowani żołnierze z bitwy nad Bzurą, ponieważ... Też, oczywiście. To chociażby w Pawłowicach czy w Szymanowie. Tak. Tam tak. Umierali ranni żołnierze tak, i stąd zostali tam pochowani. Ja może tak, jako osoba, która też oczywiście działa dla upamiętniania tej historii bitwy, mam wielki szacunek do Pańskiej ciężkiej pracy, którą Pan wykonał, aby przybliżać i jakby upamiętniać tą bitwę, przekazywać informacje o niej. Znalazłem też bardzo wiele ciekawych, mnie interesujących osobiście, oczywiście ciekawostek. Chociażby tutaj dyskusja na temat tego, w jakich dniach bronił się Sochaczew, tak? Tak. Ponieważ są różne relacje na ten temat. No tak. I różnie o tym i żołnierze piszą, tak. I historycy różnie piszą. Tak, i to jest ciekawy temat bardzo do rozważania. Tak, właśnie, bo to jest... Jedni uważają, że bitwa zaczęła się 13 tak. września, a inni, że dzień później, 14. No to tak, ja to tak się przykleiłem do tej, można powiedzieć, wersji 14 września, rozpoczęcia bitwy, a to było związane z tym, że sugerowałem się tym, że 14 września do walki wchodzi 4. Dywizja Pancerna Niemiecka. Tak. Właśnie się tym sugerowałem, ponieważ to głównie z niemieckimi tymi czołgami 4. Dywizji Pancernej i z tym pułkiem SS Leibstandarte Adolf Hitler przyszło się walczyć właśnie drugiemu batalionowi 18. Pułku Piechoty. Tak, a drugi batalion 18. Pułku Piechoty, oczywiście wraz ze swoim dowódcą majorem Feliksem Kozubowskim, są to, można powiedzieć, już to będzie bardzo ważne postacie, w wielu źródłach opisywane, wiele wydarzeń związanych z osobami tych żołnierzy, także dla sochaczewian będzie to też na pewno bardzo cenne źródło, też do różnych rozważań, bo tak. jak wiemy, działania na froncie, badając źródła, jakby opisy żołnierzy, różnie ci żołnierze reagują, jakby można powiedzieć, że czasami potrafią pomylić dni w swoich relacjach, w swoich zapiskach. Tak. Także dla historyka jest to naprawdę wielka praca, żeby rozważyć coś i przyjąć jakąś tezę. Tak, tak, oczywiście. Bo wiadomo, no, czas walki to nikt nie siedzi, prawda, z kalendarzem i sprawdza, bo to jest tym walka, to jest walka, można powiedzieć, taki w marszu, bo ci żołnierze cały czas się wycofują ustawicznie. I żołnierzom było... Oni często tracili rachubę, no nie oszukujmy właśnie. Się. I w różnych relacjach, no bo tutaj trzeba podkreślić, że sporą część tej pracy to zajmują właśnie relacje żołnierzy poszczególnych, prawda?
No właśnie, zebrał Pan mnóstwo relacji, mnóstwo różnych opisów sytuacyjnych, które jakby sporządzali żołnierze. Dzięki temu ta praca jest naprawdę barwna. Sama jej pojemność, jeżeli zobaczymy, to jest ponad 600 stron tekstu, więc naprawdę będzie co czytać. Największa książka, bo też największa bitwa, prawda? Największa bitwa z kilku względów, prawda? Tak, no to oczywiście bitwa największa. O największym można rozmachu operacyjnym, bo zaangażowanych w nich było, prawda, dwie polskie armii, wiele armii niemieckich. Jedna trzecia, prawda, sił niemieckich tutaj, między jedną trzecią a jedną czwartą, prawda, zaangażowanych tutaj oddziałów i sił lotniczych i oddziałów pancernych niemieckich, więc tutaj w tej bitwie no setki tysięcy żołnierzy w sumie uczestniczyło, no to rozmach bitwy był wielki, no oczywiście ona swoje miejsce poczesne znalazła sobie w swojej właśnie historii Polski. Przez to. Obszar działań sam, ponad 150 km2. Tak. To jest naprawdę... Znaczy na przestrzeni 150 km. Tak, no tylko, że oczywiście bitwa w kilku fazach dziejąca się, tak, więc zmieniały się te pola. Tak. To się przesuwała się, prawda, aż tam spod Łęczycy Unijowa, aż tutaj po... Można powiedzieć po Puszczę Kampinoską. Po bramy Warszawy? Po bramy, no tak. Rejon Płocka przecież, tak, tutaj Gombina. Tak, to naprawdę ogromny obszar, stąd było o czym pisać i można powiedzieć nareszcie pierwsze tak obszerne opracowanie od wielu lat o bitwie nad Brzurą w ogóle na rynku, więc na pewno warto polecić wszystkim, którzy chcieliby zapoznać się z tą pracą. Myślę, że warto sięgnąć do książki Bitwa nad Brzurą Leszka Nawrockiego na terenie powiatu sochaczewskiego.